Cześć, witam Was na kanale, gdzie zaczyna się wojsko. Jest wieczór 24 lutego i to jest dzień ataku Rosji na Ukrainę. I ten pierwszy dzień ataku chciałbym dzisiaj w jakiś sposób podsumować, ponieważ tak naprawdę, w sumie trochę przez przypadek miałem okazję śledzić przez cały dzień. To wszystko, co się działo, więc nagrywam taki szybki, brudny materiał bez scenariusza, tylko z nagrywaniem tutaj obrazu na monitorze i przejedziemy sobie, co się dzisiaj wydarzyło. Otóż dzisiaj, w okolicach godziny 4 rano, rozpoczął się atak. Pierwszy etap tego ataku to były ataki rakietowe, pociskami samosterującymi, i były też doniesienia ataku pociskami balistycznymi a także ataki lotnictwa bombowego, tutaj m.in. wymieniono, że jeden ze strąconych samolotów to był Su-24 i wiadomo, że w atakach brały udział samoloty Tu-95, prawdopodobnie jako nośniki właśnie pocisków samosterujących. Tu mamy otworzoną pierwszą mapkę. Ona nam przedstawia dużo różnych rzeczy. Natomiast, jak spojrzymy na te bombki, to widzimy, że uderzenia miały miejsce w całym kraju. Nie było koncentracji w jednym miejscu na jakichś konkretnych obiektach. Raczej chodziło tutaj o działanie psychologiczne, czyli zaatakowanie pociskami dalekiego zasięgu, takimi jak kalibr, nawet tych najbardziej zachodnich części kraju. I wywołanie paniki takim ogólnokrajowym, yy, otaczającym z, wszech, z wszystkich stron atakiem. Yy, no po prostu, tak. tak to, to był pierwszy etap tego ataku. Dalej przejdziemy sobie do drugiej mapki. Tutaj mamy przygotowaną przez kogoś z internetu. Ja dam w ogóle linki do tych mapek w opisie do filmu. Tu miała miejsce dość ciekawa sytuacja, ponieważ atak z Krymu okazał się bardzo skuteczny. Wojsk, które wyszły z Krymu, w godzinach porannych były zaobserwowane można było, było nagranie wideo, gdzie było widać kolumnę przejeżdżającą tutaj na kałczanak. Celem tych sił było po prostu no, zajęcie przedpola przed właściwym Krymem. Tutaj są bardzo ważne strategiczne cele, ponieważ Krym jako taki on nie ma źródeł słodkiej wody i nie jest również energetycznie autonomiczny. Oczywiście, żeby, żeby półwysep, żeby wszystkie miasta, wszystkie, wszyscy ludzie na tym półwyspie mogli funkcjonować, musiały być tutaj dostarczane te podstawowe środki z Rosji, w tym stosowano dostawy wody. Cysternami. Co oczywiście jest bardzo nieoptymalne, i tu mieliśmy wyjście sił rosyjskich, którym udało się pokonać wszelki opór. Siły, oczywiście, siły te podeszły pod Herston. Widziane były, jest nagranie na kamerze przemysłowej, już po drugiej stronie Dniepru. A także tu był jeden z ważniejszych celów strategicznych. Zajęły obiekty. Powiedzmy, gospodarki wodnej w Nowej Kachówce. Tu chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, o źródło prądu elektrycznego, ale to jest mniej ważne. A po drugie, tu mamy kanał krymski, który jest właśnie źródłem dostaw wody słodkiej do Krymu. I została już puszczona woda ten i żołnierze rosyjscy, którzy zajęli ten obiekt, uruchomili tutaj również dostawy wody słodkiej. Obok sił naziemnych widoczne były tutaj również e, śmigłowce bojowe Mi-24 i Mi-28, które wspomagały, osłaniały e, ich działania. E, w godzinach wieczornych widoczne były już tutaj e, przejście właśnie wojsk rosyjskich e, Wydaje mi się, że tutaj, akurat, to jest miejsce, gdzie Rosjanie osiągnęli największy sukces operacyjny. Po prostu wojska miały zapewne właśnie wyznaczone takie cele i te cele osiągnęły w dość szybkim czasie. W tej chwili, zapewne, część tych wojsk pozostanie w tym miejscu, pilnując tych obiektów strategicznych, natomiast część Zapewne zostanie wykorzystana dalej. Raczej bym się spodziewał marszu w kierunku na Odessę, Przy czym sam, samo zajęcie Odesy czy jakieś działania bojowe w obrębie Odesy oczywiście będą wymagały dodatkowego wsparcia innych sił. No, ale poruszajmy się dalej wzdłuż granicy. Tutaj mamy generalnie widzimy tym czarną kreską granicę Ato. Czyli operacji antyterrorystycznej. To tak Ukraińcy nazywają właśnie te tereny zajęte przez samozwańcze republiki Doniecką i Ługańską. I tu też trzeba wiedzieć, zaznaczyć, że tereny te obejmują mniej więcej 1 trzecią części faktycznych terenów Republik Ługańskiej i Donieckiej. I jeszcze jedna ważna informacja jest taka, że. Że parlament rosyjski jeszcze przed tymi działaniami bojowymi przyjął, że Republika Doniecka i Ługańska są niezależnymi od Ukrainy państwami, no i w sposób jeszcze bardziej, no, może dla jednych śmieszny, dla innych bezczelny, yy, no, zostało to założone w ten sposób, że, że te państwa są niezależne i to jeszcze w granicach swoich yy, oblastów pełnych. Tu widać, nie wiem, pewnie nie będzie widać na YouTube, ale widać, że jest linia przerywana, na przykład tutaj o granica obwodu Donickiego, która jest no, dalej niż, niż ta faktyczna granica Gruba krecha Dobrze, przesuwając się wzdłuż granicy, były informacje o ruchach, i tu było ruchach czołgów, ciężkiego sprzętu w północnej części obwodu Ługańskiego. Tutaj mamy na tej mapie takie zaznaczone wejścia pod Starobielsk. Yy, tu widzimy inne, mniejsze wejścia. No, co jest ważne? Ważne na pewno jest to, że mamy tutaj miasto Charków. Charków jest to drugie największe miasto na Ukrainie. Yy, miały miejsca, miejsce dzisiaj starcia na podejściach do Charkowa. Są tam zniszczone czołgi T80 i inne pojazdy, lżejsze pojazdy również. Natomiast już po zmroku mamy też pojawiło się nagranie wideo, na którym słychać po prostu, że są odgłosy walki. Być może tutaj Rosjanie w ostatnich latach dość mocno wyposażali się w termowizję czy inne urządzenia pozwalające na walkę w nocy. Być może dysponują przewagą w tym zakresie i chcą ją wykorzystać. Dalej, przesuwając się na północ, mamy tutaj wejście również do. Ochtyrki i dalej mamy miejscowość Sumy. Sumy to jest stolica obwodu sumskiego. Jak widzimy, ona jest dość blisko granicy z Rosją. Yy, miasto to ma około 250 tysięcy mieszkańców i w tej chwili to miasto yy, pojawiły się filmy przedstawiające skutki walk, zniszczone pojazdy, a także pojawiły się filmy, które przedstawiają... Przejazd po prostu kolumny wojskowej rosyjskiej przez Sumy. Dalej przesuwając się wzdłuż granicy. No, mamy tutaj północną część kraju. Szczerze powiedziawszy, z doniesień, które śledziłem, nie było jakichś bardzo dokładnych informacji. Natomiast były oficjalne już rano informacje rosyjskiego, to było ministerstwo chyba spraw specjalnych. O tym, że no, Rosjanie przekroczyli granicę z Ukrainą na wszystkich, we wszystkich oblastach. Nie wymieniano Ługańskiego i Donieckiego, no bo to jest oczywiste, natomiast wymieniano wszystkie pozostałe wzdłuż granicy. No dobrze, najciekawsze co się działo, moim zdaniem, to jest po prostu próba zdobycia lotniska pod Kijowem. Mamy tutaj, mamy, tak, to jest Antonov International Airport. Inaczej to lotnisko jest odkreślane nazwą miejscowości, czyli Hostomel. No i tu miał miejsce próba desantu śmigłowcowego. Miała wlecieć tutaj zespół złożony z 34 śmigłowców. Były to zarówno śmigłowce transportowe czy transportowo-bojowe rodziny Mi8 z desantem, jak również śmigłowce bojowe. Tu były widziane przede wszystkim śmigłowce rodziny K52. Część z nich została zniszczona po drodze, na podejściach, natomiast oficjalne informacje, ale to były informacje na połowę dnia, a nie na obecnie, mówiono o zniszczeniu co najmniej trzech śmigłowców. Pokazał się również film, na którym widoczny jest ostrzelany śmigłowiec K52, który musiał lądować awaryjnie. I ten śmigłowiec dość dokładnie można obejrzeć na jednym z filmów. Także nie wszyscy dotarli w ten rejon operacji, natomiast większość śmigłowców dotarła, zapewne zrzuciła desant, i to lotnisko zostało zajęte przez siły rosyjskie. Zapewne ma ono służyć no, jako punkt taki do dalszego wypadu, dalszych operacji, do zabezpieczenia działań lądowych i do zabezpieczenia działań. Wojsk rosyjskich w tym regionie. No i oczywiście no to jest pod Kijowem, tak? No zobaczmy, no to jest pod Kijowem, już mamy wyjście na Kijów i co ważniejsze, jest to wyjście na Kijów ze strony zachodniej. Bo to, że wojska normalnie przekraczające granice i idące marszem dojdą do Kijowa od strony wschodniej, no to jest jakoś tam, no da to się to przewidzieć. Tym bardziej, że w zasadzie Czernichowa tutaj nie ma jakichś większych miejscowości. O które można by walczyć po drodze, także te siły na pewno jakimś tutaj rajdem dojadą. Do tego lotniska wysłane zostały wojska ukraińskie, to jest to czwarta brygada Gwardii Narodowej Ukraińskiej, która dostała zadanie odbicia. Natomiast jeżeli ktoś się interesował operacjami powietrzno-desantowymi, to wie, że zrzucając taki desant, to się nie robi tak, żeby po prostu ci, te wojska zrzucić gdzieś na tyły przeciwnika i były one otoczone, natomiast to jest po prostu element większej operacji przemieszczania wojsk w stronę przeciwnika. No pamiętamy Market Garden, tak? Zajęcie mostów. No i taka operacja lądowa już faktycznie ma miejsce. Jakiś czas temu pokazały się zdjęcia pokazujące most pontonowy w okolicy Czarnobyla czy Pyrpeci, który miałby służyć między innymi do przyprawy w, tym, w, tym, w, ty, w tych okolicach. No, jak widzimy są to Mocno takie no, nawodnione, bagienne tereny, bez odpowiedniego zaplecza przeprawowego, użycie ciężkiego sprzętu może być trudne. Tu były prowadzone walki. Tu miał być wysadzony most. Prawdopodobnie chodzi o most tutaj, na Pyrpeci, na rzece Pyrpeć. Natomiast nie dało to aż tak wiele, ponieważ pokazały się już zdjęcia wojsk rosyjskich, albo być może białoruskich. No, na, na tle reaktora właśnie w Czarnobylu. Czyli krótko mówiąc, wojska rosyjskie się tu znalazły, i te wojska prawdopodobnie będą teraz prowadzić. Oczywiście będzie to zabezpieczana trasa, natomiast będą prowadzić marsz w stronę Kijowa i przede wszystkim w stronę tego lotniska. Jeśli chodzi o lotnisko, to też trzeba pamiętać, że tutaj uczestniczyły w tej operacji śmigłowce szturmowe również. Nie pokażę wam gdzie to było na mapie, natomiast pokazał się film, który miał być nakręcony na Białorusi i pokazywać punkt paliwowy umieszczony gdzieś w ogóle na zwykłej drodze, w którym w którym przezbrajano i tankowano śmigłowce bojowe, które miały po prostu właśnie lecieć w ten obszar, wspierać desant. Oczywiście no możemy oczekiwać, że tu śmigłowce transportowe będą kolejne oddziały przerzucać. Były informacje, że o potencjalnym użyciu samolotów IU-76, które mogłyby tu albo lądować, albo zrzucać desant, nie są to potwierdzone i nie sądzę, żeby to lotnisko, w obecnej sytuacji. Było na tyle zabezpieczone, żeby przyjmować lądowania samolotów, zwłaszcza takich dużych jak u 76 Tak, bo to są ścieżki podejścia określone i na tych ścieżkach wystarczy rozmieścić zespoły ze Stingerami i nawet taki samolot klasy wielki u 76 bardzo łatwo jest zestrzelić. Tego typu uderzenia zasadzki były stosowane na przykład przez mujahedinów w Afganistanie podczas interwencji radzieckiej. No i tak trochę przypadkiem, a trochę nie, widzimy, że pełnoprawnym uczestnikiem działań zbrojnych jest Białoruś, z której terenu wchodzą wojska rosyjskie i prawdopodobnie nie tylko. Ukraińskie Ministerstwo Obrony, to było chyba na profilu dowódcy naczelnego. Ukrainy y, przedstawione zostały, została informacja o atakach pociskami balistycznymi z Białorusi y, na Ukrainę. Wiadomo również tutaj o próbach wejścia y, w oblast żytomierski i y, tu mamy jedną drogę przez Pyrpeć, natomiast tu mamy drugie jeszcze bardziej na zachód położone y, szlaki które może wykorzystać Rosja do przerzutu swoich sił? Tylko też trzeba pamiętać, że to jest ogólnie teren bagienny, trudny, zwłaszcza dla ciężkiego sprzętu, i trzeba się trzymać tych głównych utwardzonych dróg. A sam fakt, że trzeba się trzymać tych głównych utwardzonych dróg, no sprawia, że łatwiej jest tych terenów bronić. Natomiast yy, trudność dla Ukraińców jest taka, że oni wszystkie swoje najlepsze siły yy, rozmieścili wzdłuż granicy z tym obszarem. Antyterrorystycznej operacji, brygada jedna chyba jest w Charkowie, natomiast większość operacji poza tym obszarem to już prowadzi Gwardia Narodowa. I inne takie, powiedzmy, już też to nie, to nie są w pełni operacyjne typowe jednostki wojskowe. No, oczywiście to nie ma się co dziwić Ukraińcom, że oni zmobilizowali wszystko, co mieli. Natomiast nie wszystkie wojska ukraińskie reprezentują ten sam poziom i tu nie ma żadnej obrazy dla Ukraińców, bo naprawdę widać, że robią co mogą i, i naprawdę szacunek dla ich wysiłków. Natomiast jakby to oceniać? No, na pewno arcyważnym miejscem jest lotnisko Antonowa Hostomel. Ten punkt zajęty przez Rosjan trzeba zdławić. Tak? Pamiętajmy, że tam jest desant rosyjski, którym na pewno ma ograniczoną ilość amunicji. Na pewno nie wszystkie siły dotarły, a przynajmniej nie w idealnym stanie na to lotnisko. Krótko mówiąc, oni są odcięci i trzeba ich jak najszybciej zmęczyć. Na pewno tu jakieś ostrzały artyleryjskie. Pojawiła się informacja, ale to chyba nie była oficjalna informacja. Jak ja raczej nie wiem, czy to nie jest jakaś plotka o. No, Ostrzale lotniska gradami zniszczeniu pasa startowego, tak, żeby Rosjanie nie mogli go wykorzystać. W ten sposób poniekąd w ogóle cała akcja przejęcia tego lotniska dla Rosjan traci w ogóle sens, tak? bo jeżeli, jeżeli lotnisko jako takie zostałoby zniszczone, nie jest to jedyne lotnisko w, w okolicach Kijowach, także jego przejęcie nie, nie, nie przynosi jakichś operacyjnych strat, znaczy jakieś przynosi, ale nie przynosi czegoś, czego nie dałoby się poświęcić, powiedzmy, przynajmniej na tym etapie. E, tu mamy port lotniczy Kijów, Boryspol główne, główne lotnisko Kijowa. Największe zagrożenia dla Ukraińców, no to na pewno jeżeli wojska lądowe dotrą do e, do lotniska Hostmel na zachód od Kijowa, i w tym samym czasie, ogólnie siły rosyjskie dotrą do Kijowa od strony wschodniej, no to sytuacja zrobi się bardzo trudna. Tak jak patrzę na mapę, ja nie wiem, jakie cele dokładnie mają Rosjanie, ale wydaje mi się, że oni będą chcieli zająć część tutaj, najbardziej wschodnią Ukrainy, bezpośrednio włączyć do Rosji. Natomiast zajęcie Kijowa posłuży temu, żeby ustawić na Ukrainie jakiś marionetkowy rząd i, i po prostu. No, Ukraina stanie się tak naprawdę częścią Federacji Rosyjskiej, ale nie tak formalnie na wzór Białorusi, tak. No i Białoruś tutaj nam pokazuje ta sytuacja, że faktycznie, funkcjonalnie, podczas działań zbrojnych Białoruś stała się częścią Rosji, w tej chwili częścią Federacji Rosyjskiej Łukaszenko podporządkował całkowicie swoje wojska i rozkazał im pełną współpracę z, z wojskami rosyjskimi. I w gruncie rzeczy Białoruś to nie jest ofensywa, to nie jest inwazja rosyjska na Ukrainę, to jest inwazja białorusko-rosyjska. I wszelkie sankcje, jakie nakłada Zachód na Rosję, powinien nakładać automatycznie w tym samym momencie również na Białoruś. Powiem szczerze, ja tutaj popełniłem błąd. Wcześniej zakładałem, że jednak te siły rosyjskie na Białorusi to mają chronić Białoruś przed jakimś atakiem, właśnie ponieważ no, Łukaszenko jednak chciał formalnie zachować jakąś niezależność, jakiś, jakoś tak unikać, powiedzmy, agresywności przeciwko Polsce, przeciwko NATO. No, wychodzi na to, że nie, że to jest jednak część Rosji i, i z, pe z pełnymi konsekwencjami uczestniczy ona. We wszelkich tych agresywnych operacjach wojskowych Rosji no, przeciwko Ukrainie, która. No, Białoruś z Ukrainą nie miała w ogóle. Nic mi nie wiadomo, żeby tu były jakieś konflikty między tymi państwami. No i na koniec, jeszcze jedna rzecz, którą trzeba podkreślić, że tutaj Rosjanie zaangażowali dość duże siły ogólnie w walkach na terenie Ukrainy. Natomiast jest to tylko. Jakaś część sił, którymi oni dysponują w tym, w tym rejonie. Na pewno mają jeszcze duże rezerwy, na pewno mają jeszcze wiele sił, które mogą włączyć do walki. Natomiast no, Ukraińcy praktycznie w tej chwili już walczą no, na północy, na południu i na wschodzie. I sytuacja ich jest trudna. Ja im życzę jak najlepiej. No i tyle. Do jutra. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać dalej. Ja jednak jestem przekonany, że atak na Ukrainę jest błędem dla Rosji, ponieważ zostanie ona no, wyłączona z wolnego świata, tak jak powiedział prezydent Ukrainy, powstanie nowa żelazna kurtyna oddzielająca Rosję i Białoruś od, od cywilizowanego świata zachodniego, a przynajmniej Europy. Natomiast ewidentnie Moskwa jest tu przekonana, że po prostu to nie będzie miało znaczenia, bo być może tak mocno wierzą w nowy porządek. Pamiętajmy, że prezydent Putin bardzo niedawno na rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich był w Chinach, gdzie na pewno wszelkiego rodzaju operacje wojskowe na Ukrainie, ale także na potencjalnych kierunkach, jakie Chiny będą mogły prowadzić swoje operacje wojskowe były. Konsultowane i być może oni tak mocno wierzą, w nowy porządek, który będą w stanie zaprowadzić, że, że po prostu strach przed tymi sankcjami, przed tymi wyłączeniem, jakby tak ze świata cywilizowanego ich w ogóle nie obchodzi. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, zobaczymy się jutro. Trzymajcie się, zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać dalej.